czy woda dały kwiatom i barwę i wąt. Skąd natury tak bujna uroda, zanim ludzka dotknęła ją dłoń. Szalona ta przyroda, choć wieczna ciągle młoda, ale w jej ogrodach odzyskać chcemy raj. Czy to deszcz, czy to słońce i wichry dały drzewom i poszło mi kształt. Koronami drzew ziemię kto przykrył, kto w ich cieniu odetchnąć nam dał. Kwiatowy w słońcu ogród, rezedy pachnące, srebrno-różowe, słodkie centyfolie duże, maki błyszczące łanem w ognistej purpurze. Na ścieżkach białych ostre południowe słońce. Nad kwiatów jasnym morzem od gorąca drżące stoi powietrze ciche, ani chmurki w górze. Coraz mocniej i słodziej pachnąc lśniące róże, coraz goręcej, wonniej na kwiatowej łące. Ponad melisą białą, lawendą błękitną, gdzie czomber i szałwije, gdzie rumianki kwitną, nurzając się w motylu falującej tęczy, pszczoła złotoświecąca monotonnie brzęczy. To zbliża się, oddala i nagle ucicha, ukryta w dnie słodkiego, miodnego kielicha. Do niedawna jeszcze ogrodnicy przygotowywali grządki roślin jednorocznych jako główną atrakcję ogrodu. Rabaty wypełniano kwitnącymi roślinami, które przy najmniejszych odznakach więdnięcia wymieniano na nowe, kwitnące w późniejszym okresie. Kwietniki i miejsca z młodymi krzewami zagęszczano i ożywiano innymi roślinami. Było to jak gdyby ostatnie pociągnięcie pędzla w sztuce ogrodniczej. Te tak zwane rośliny obwódkowe to przede wszystkim rośliny jednoroczne, to znaczy takie, które w ciągu jednego roku kiełkują, rozwijają się, kwitną, zawiązują nasiona i obumierają, jak również rośliny wieloletnie, które nie przechowywane w zimie, w domu lub w szklarni, musimy corocznie odnawiać. Rośliną rosnącą zarówno na piaskach Mazowsza, jak i żyznych glebach Lubelszczyzny jest nasturcja większa z rodziny nasturcjowatych. Ta tak polska roślina, nobilitowana w witrażach przez Wyspiańskiego, pochodzi z Peru i z Ekwadoru, a sprowadzona została do Europy w 1684 roku przez Holendra Beverninga. Roślina ta jest byliną, u nas jednak traktowane jest jako jednoroczne pnącze.
Roślina ta jest także rośliną użytkową. Polecam kwiaty i liście nasturcji jako dodatek do kanapek, do sałatek, gdzie dodają pikantnego smaku. Nasiona ostrzejsze troszeczkę, ostrzejszym aromacie od kwiatów, wspaniale nadają się zamiast chrzanu do sosu tatarskiego. Marynowane zaś w occie, tak jak nasze korniszony, no wspaniale zastępują kapary. Po raz pierwszy docenił wartość zdobniczą pelargonii Francis Masson, niestrudzony łowca roślin, który w 1805 roku zamarzł na śmierć w Ameryce Północnej podczas jednej ze swoich wypraw po rośliny. Wszystkie znane nam obecnie odmiany pelargonii pochodzą od gatunków rosnących w Afryce Południowej, a jest ich sporo, bo około 250. Sam niestrudzony Masson zebrał i opisał ich około 50. Kwiaty te były niezwykle modne w epoce wiktoriańskiej. Do Polski dotarły co prawda pół wieku później, ale obecnie cieszą się dużą popularnością. Jedną z grup chętnie uprawianych są właśnie pelargonie rabatowe. Cieszę się, że te znane nam wszystkim kwiaty przeżywają swój renesans. Wypędziliśmy tą piękną roślinę zrośniętą z polskim wiejskim oknem, niszcząc to, co stare, to, co uwielbiały nasze babcie, to, co niemodne, co niby brzydkie. Pelargonie wracają do nas ponownie z wygnania po sukcesach, jakie odniosły we Francji, Szwecji, Szwajcarii czy Holandii. Wspaniale prezentującą się na rabatach jest bardzo modna ostatnio celozja srebrzysta z rodziny szarłatowatych. Roślina ta, o kwiatach przypominających koguci grzebień i tak też czasem nazywana, rośnie dziko w Indiach. Uprawiane u nas odmiany należą do dwóch grup. Celozji grzebieniastej, o kwiatach zebranych w gęste, zbite i staśmione wiechy, oraz celozji pierzastej, o kwiatach bardzo gęsto skupionych. Wdzięczną rośliną obwódkową jest lobelia przylądkowa, zwana też stroiczką, należąca do rodziny lobeliowatych. Nazwę swą zawdzięcza pochodzącemu z Niderlandów Matthiasowi de Lobel, który jako pierwszy ją opisał i sprowadził do Anglii z Afryki Południowej. De Lobel w czasach odrodzenia należał do czołowych zbieraczy roślin i nosił dumny tytuł królewskiego botanika Jakuba I króla Anglii. Odkryta dzięki niemu lobelia w ojczyźnie swej jest rośliną wieloletnią. U nas boi się mrozów i uprawiana jest jako roślina jednoroczna. Oto przecudny, miękki gobelin kwiecisty. Misterny dywan słodkiej, delikatnej woni. Pęki bieluchnych lilii, różowych lewkonii. Ciemny szafir lobeli, fiołków ametysty, rdzawa zieleń rzedy, żółte hiacenty, szkarłat goździków, pluszem lamowane bratki, gdzieniegdzie heliotropy i tuberos płatki. Kolebie się na wietrze dywan rozwinięty, kolebie się, rozchwiewa, woń upojna płynie z wiotkich kielichów liści w powietrze perłowe. Tak mi jest smutno, tęskno. Chciałabym swoją głowę złożyć cicho na kwietnej, wzorzystej tkaninie. Chciałabym się upić wonią w pyłach rozwleczoną, zwilżyć spragnione usta porankową rosą i śnić, że mnie anieli gdzieś ku tobie niosą. Heliotrop peruwiański z rodziny szorstkolistnych, pochodzących z Peru i Ekwadoru, gdzie jest byliną, a nawet krzewinką do 60 cm wysokości,
Sprowadzony został do Europy w 1740 roku. Szybko stał się modny jako roślina szklarniowa z powodu waniliowego zapachu kwiatów. Otrzymywany z nich do dzisiaj olejek heliotropowy jest wysoce ceniony w perfumerii. Ta szorstko owłosiona roślina o drobnych kwiatach coraz częściej jest stosowana jako doskonała roślina obwódkowa. Rolę strażnika w naszym ogrodzie przed nieproszonymi gośćmi pełni pochodząca z Meksyku aksamitka rozpierzchła i wąskolistna. Indianie z Ameryki Północnej setki lat temu sadzili ziemniaki razem z aksamitkami, chroniąc je w ten sposób przed atakiem nicieni. Liście wydzielają mocny zapach, który odstrasza owady, korzenie zaś pewne substancje, które utrudniają rozwój niektórych chwastów. Sadźmy więc, gdzie tylko możemy, różne gatunki i odmiany tych pięknych roślin obwódkowych. Wśród wysokich topoli i dębów stał bielony dwór państwa Zarębów, co od dawna się szczycą pokrewieństwem z Soplicą, czym też chlubi się gmina Ostrzębów. Pani Zofia Kobitka niczego, siostrzennica prawnuczki sędziego, do ogródka pędziła i na grządkach sadziła barwne kwiatki dla swego ślubnego. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuks, jelobelie, pelargonie, resedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Pan Tadeusz zaś wyznam w sekrecie, szanowana persona w powiecie, lubił był z karafeczki łyknąć bereniuweczki, by mieć świeżą opinię o świecie. Po ćwiarteczce już koncept miał rzadki, mawiać zwykł do swej żony mężatki. Może pan na łzy rosić ogrodnictwa mam dosyć, niech mnie Zośka nie prosi o kwiatki. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Pani Zofia rumieńcem palała lub stawała się wprost jak śnieg biała. Utrapienie z tym chłopem ostrzębowskim świeżopem pewnie gmina go cała nazwała. Sprzeczka trwała najwyżej pół chwili, potem w oczy znów sobie patrzyli. Aż do dziś w Ostrzębowie mówią jak Zarębowie pięknie żyli i kwiatki sadzili. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Słyszę, jak z państwa ktoś zapytuje, czemu wiersz tak naiwny rymuje. Zamiast walczyć o sprawę, sławie ziemi uprawę i na wieszcza się wciąż powołuje. Proste jest rozwiązanie zagadki, by ocalić nadziei ostatki. Niby sobie amuzom, lecz na przekór łobuzom grzecznie śpiewam, iż piękne są kwiatki. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki. Aksamitki, nasturcje, begonie, cynie, fuks, jelobelie, pelargonie, rezedy, celozje, słowem kwiatki z polskiej rabatki.